Już. No hej, jesteśmy przy sklepie, który się nazywa Yoko. To sklep generalnie z telefonami, tak, z kartami SIM i tak dalej. No zresztą widzicie, że jestem. A są telefony, normalnie są karty. Chciałam sobie powiedzieć właśnie mniej więcej, gdzie on się znajduje, gdybyście chcieli tak jak my zrobić sobie po prostu ich, ładować sobie ich kartę, no. Tak jak mamy neta. Tak samo jak gdzieś to wszędzie robiliśmy, kupujemy po prostu miejscową kartę, bo jest to taniej i tutaj 3 giga internetu mamy za 20 zł. Więc spokojnie to wystarczy, a w razie czego wiadomo, jak chcecie poszukać czegoś na mapie, to możecie to szybko sobie znaleźć, będąc tutaj, więc z tymi panami nie rozmawiamy. Zapiszcie sobie mój telefon. Zaraz zobaczycie, gdzie to jest dokładnie. No to praktycznie wejście do portu. Zaraz za bankiem. Taki punkt odniesienia możecie szukać, to jest Zagrybacka Banka. I to jest po prawej stronie od banku. Także no a wchodzi się to już bezpośrednio od ulicy. Jeszcze taki punkt odniesienia tutaj, jakby ktoś nie wiedział. Dwa takie duże hotele, jeden jest tam, drugi tam, na przeciwległych brzegach. No i co? No i tu jest ten Zagrybacka Bank. No, panowie bez problemu docinają tą kartę, bo myśmy potrzebowali nano SIM, tam był mikro, ale docięli nam od razu, żeby wszedł do telefonu. Także idziemy jeszcze wszystko śmiga. Ręczniki. Tak, bo oczywiście żeśmy ręczniku zapomnieli. A tutaj na kamieniach to tak średnio się chce siedzieć mimo wszystko. No i buty do wody też by się przydały. Właśnie, buty, ale to potem jeszcze powiemy. No tak trochę na razie od tyłu zaczynamy. Powinniśmy od mieszkania, ale to chyba i tak nie ma reguły. Nie? Znajdujemy się teraz przy jakby wejściu na deptak na plażę. Tam są te wszystkie budki, jak na każdej, przy każdej plaży zresztą. I stoimy przy sklepie spożywczym. Tutaj się generalnie zaopatrujemy właśnie idąc na plażę. W drugą stronę deptak. A no tak, w sumie okej. No i tak chcemy porównać ceny do naszych w sumie i powiem szczerze, że są bardzo podobne. Za 2-litrowe piwa zapłaciliśmy jakieś 30 kun, czyli przeliczyli na nasze około 15 zł, tak? Także no, powiem szczerze, nic nadzwyczajnego. Jak no na... cała reszta jest tak samo, no tu na starter też z jedychy kosztuje, chociażby odnośnie tego internetu. Hamburgery, jakieś pierdoły, fast foody są tutaj po jakieś, ile tam było? 10? Tak, 10-12 kun, czyli jakieś 5-6 zł. No to jest dokładnie to samo co u nas. Tak, także fajnie. Fajnie, miło się zaskoczyliśmy w sumie, że nie są. Nie wiem, czy te ceny nie windują do góry na przykład w takim pełnym sezonie, no bo tak ponoć jak mówię. Ponoć tak, o parę kun, więc, tak. Więc możliwe, że z racji tego, że to jest czerwiec i taki dopiero przedsezon, no to jest troszeczkę taniej niby. Może nie przedsezon, ale początek sezonu. No start sezonu generalnie, no wiadomo, nie jest to taki ścisły, ale... Dobrze, będziemy przestraganie z butami, ręcznikami, to się odezwiemy i też wam coś powiemy w sumie. Znaczy nie wiem, czy kawałek się nie przejdziemy już pomału, bo... Dobra. Nie my film. Kanapka jakaś 13 kun, 7 zł. Generalnie nie przeliczajcie, bo to też nie ma sensu z jednej strony. Natomiast po prostu jakbyście się zastanawiali, ile jesteście w stanie wydać, to macie porównanie, że po prostu jest to kwestia bardzo podobna jak w Polsce. No, tu zobaczymy sobie jeszcze te stragany, bo potrzebujemy sobie kupić buty i ręcznika, jak mówiliśmy. I zobaczymy, ile coś takiego kosztuje. Czyli to jest fajne. Przynajmniej byłoby trochę bardziej... Tak, to pływa. Jak będziesz machał, to będziesz pływać. Tam były za 60. To 20 kun.
Jak my wchodzili w tą alejkę, tam były za 60. 60 zł, dużo. To dużo, dużo. To przy brzegu. Ale ja myślę, że tu będzie drożej właśnie. Ale będzie tu przy brzegu. Pierwsze stoisko. To tu będą, a wiesz, tutaj na tym mogą być droższe ceny niż gdzieś tam w alejce w mieście fizycznie. Kapelusze, nie kapelusze, po 70 kun, 3 dychy. No i tam jak jest restauracja Bounty, to jest główna plaża w Makarskiej. Niesamowity widok.